Witamy was serdecznie widzowie na naszym kanale, i na waszym kanale, i na Daniela kanale. Jesteśmy teraz tutaj, właśnie w ciekawym, fajnym miejscu. Właśnie jest otwierana paczka, którą przywieźliśmy, jak widzieliście już na początku w tych kilku ujęciach. To są słup, dzwonek, łapa do góry. No i dopiero możecie przejść do oglądania. Daniel działa, już nam otwiera i zaraz wam pokażę, co my żeśmy tu nawymyślali. Ty, oby nie były kolorowe, czarne. To źle? Dobrze. Najwyżej przemalujesz. Zaśmiesz zaraz. No. Ty, niby 60, co nie? No, grube. Grube? A mi się wydaje, że właśnie takie małe, co nie? O, jakie rury piękne. No. A właśnie, gdzie jest turbo? Turbo miało być, no nie? Także w tym odcineczku oczywiście pobawimy się jak typowi hondziarze. Będzie ciekawie, będzie fajnie, będzie przyjemnie, będzie miło. Będą moce, będą mody, będą tuningi. No oczywiście bez śmiacia się. Nie ma śmiacia się. Tutaj podchodzimy naprawdę fajnie. Dolocik musi być zbudowany. Musi być trochę lepiej, bo Honda potrzebuje oczywiście czystego, dobrego powietrza. Także to jestem w stanie wam przekazać. Co, dalsza część materiału. Co, to czyli ściągamy, tak? Jak leci. Najpierw linta. Ogólnie to doszliśmy do wniosku, że jako że aluminiowe doloty są lekkie, no nie? A tutaj jak zawsze te wielkie i konkretne, takie zabudowane mocno doloty właśnie w Hondach, które mają za zadanie niby zbierać i kumulować zimne powietrze gdzieś tam dopływające ze zderzaka czy przez kratki i tak dalej. No wiadomo, że tu w siódemce to raczej takiej funkcji nie pełni, tak? Gdzieś tam te powietrze nam zawirowuje w środku, są takie po jakby, no sami widzicie jak ta powłoka wygląda. No nie działa to dobrze, to powietrze i tak gdzieś tam hamuje i tak dalej. Więc to jest normalną rzeczą, że co najlepiej jest jednak ten dolot przerobić w Hondzie, ale też założyć bezpieczny filtr, tak jak kiedyś wam wspominaliśmy w takim odcinku. Byliśmy tutaj właśnie przy takiej rajdówce, gdzie chłopak też zainwestował w bardzo dobre filtry AEMA, stożkowe, nasączone, czyszczone i tak dalej, które na pewno, wiecie, zapobiegają dostawaniu się kurzu do tego silnika. On jeździ w rajdach, więc tam się naprawdę sporo kurzy i w coś takiego właśnie inwestuje. Więc przebudowa takiego dolotu i o co chodzi z tymi, no wiadomo, z drogą powietrza w środku to jest słabo, tak jak to w oryginalnych dolotach. Ale droga właśnie taka aluminiowa i tak dalej, chcemy zważyć też to przede wszystkim. Waga i porównać w ogóle ile te elementy łącznie ważyły, a ile waży na przykład taki dolot, bo to też jest całkiem fajne, tym bardziej no przy dragach, tak, gdzie ludzie biją się o masę, wagę, każdą i tak dalej, jest to ważne. Tu ze sporta nie oczekujemy dragówki, bo nie tędy droga, ale na pewno też byśmy chcieli się pozbyć tych rurek, które widzicie tutaj. To jest podstawowa rzecz, którą też należy wymienić, no ale wiadomo, to już się wiąże z modyfikacjami komputera, sonda, itp, itp, itd., żeby to poprawnie działało. Dlatego na razie zaczynamy od budowy dolotu, będzie pewnie jeszcze filmik dla was z hamowania tej bestii, zobaczymy ogólnie, co to też daje. No i takie hamowanie, wiecie, butowe, no nie, pod butem, jak hondziarz czuje nowy dolot, jak on go poczuł, no nie, rozumiecie. Także pierwszy element, zaraz będziemy przeprowadzać system wagowy. Zobaczymy, co nam waga będzie pokazywała. Znowu w tej pierwszej. Patrzcie, nawet pan nasz podkręci śrubkę, żeby nie było. Słuchajcie, już wam zaraz pokażę komorę, jak wygląda, ale mamy kolejny element. To już jest drugi element i on jest naprawdę bardzo ciężki i on tu nam zrobi dużą wagę. Ja podejrzewam, że on będzie ważył za wszystkie rury i silikony łącznie razem. Więc tak to będzie wyglądało, a komora wygląda w ten sposób teraz. No i ogólnie rzecz biorąc, te wszystkie elementy będziemy ważyć, sprawdzać, czyścić, działać, żeby było ok. Filterek bardzo fajny, Blueprint robi takie czerwone wkładki a la sportowe, możecie sobie tak pomyśleć. Kolejny element to oczywiście to, także też dorzucam do tej całej, zobaczcie, kubki, no nie, już mamy tyle elementów i jeszcze nasza pokrywka, ale też waży, też naprawdę waży, także wszystkie elementy razem poważymy, sumujemy z dolotu, z rurka. No, mamy przepustnicę na wierzchu, także będziemy modzić, działać. Zobaczymy, co to nam wszystko pokaże i da.
Jedną rzeczą jeszcze, zanim przejdziemy do następnych kroków, to oczywiście z tej podstawy wyciągnięcie potrzebnego nam czujnika temperatury powietrza w dolocie. Pamiętajcie o tym, bo to jest dosyć ważne. To jednak działa, spełnia swoje zadanie. W komputerze musi być po prostu widoczny, musi działać. Wyciągacie go ruchem obrotowym z tej puszki, czyli po prostu obracacie i wyciągacie w ten sposób, żeby nic w nim nie uszkodzić, żeby normalnie sobie wyszedł. Teraz panowie mierzą, cieszą się. A, po markerze. Ładnie markerem tutaj sobie zaznaczyliśmy punkty. No ogólnie o co chodzi, tak jeszcze jakbym chciał wam trochę więcej opowiedzieć, dlaczego, po co, na co, czemu, dolot, Hondy. Waga, lepszy przepływ powietrza, silnik zdrowiej będzie pracował, lepiej będzie chodził, to jest raz. A dwa, albo w ogóle nie będzie chodził. A dwa to tak naprawdę, słuchajcie, własną pracą, to nie chodzi o tańszy koszt, tylko wiecie, o co chodzi w tych dolotach właśnie do tych EP1, EP2 tam i tak dalej, że tak jak mówię, nie chodzi o pieniążki, bo to tak naprawdę też nie gra jakiejś tam dużej roli, ale części po prostu tutaj właśnie dziękujemy FMIG. Dostępne są z dnia na dzień, to jest raz. Dwa, że można to sobie samemu poskładać, czyli cieszyć się jakąś tam swoją robotą, że to wy to zrobiliście i dało tam ileś mocy, albo ogólnie, że jedzie lepiej, jest jakaś tam poprawa, dynamika. Ale chodzi o to, że te doloty w ogóle nie są dostępne. To, że on kosztuje na przykład taka Simota do EP1 600 zł, to jest nic, ale on nie jest dostępny, jest brak w magazynie, tego nie można dostać, tutaj nie, trzeba będzie zamawiać z jakichś stron zagranicznych i tak dalej. Wiecie, tak to działa. Tutaj prace w tle będą trwały. Daniel działa właśnie nad swoim samochodem. A drugi odcinek oczywiście będziecie mieli z malowania. Zobaczymy tak naprawdę ten efekt końcowy, jak to wyjdzie. A tutaj, tak jak mówię, myślę, że jest warto coś takiego robić. Bo raz, że będzie to fajnie wyglądało, a dwa, że będzie fajnie pracować. Dobra, także działają. Także tu już jeden kawałek się nam wyprodukował, widzowie kochani moi, najwspanialsi. Znaczy to jest po prostu odpadek. Nie, no nie odpadek, co ja gadam. Po prostu no ucięty kawałek. Drugi kawałek tutaj trzeba się trochę naprodukować, bo specjalnie wzięliśmy takie średnice typu, że na przykład jak macie w środku, na silikonie macie 60, to żeby rura miała troszeczkę więcej niż silikon ma w środku, bo silikon ulega jakieś tam zniekształceniom, tak, mimo wszystko, żeby on po prostu ciasno wszedł na tą rurkę i żeby opaska go docisnęła, żeby nie było problemu, że to rozsadza nam. Sami wiecie, FMIG silikony tam ma taką informację zawartą, że one są tam do bardzo wysokich barów, bo chyba koło rzędu 7-8 barów ciśnienia. Więc są to na pewno wytrzymałe silikony. Rury tak samo, nie ma tutaj żadnego problemu. Tym bardziej, że nam zależy właśnie na czystym przepływie powietrza. Jak najmniej zagięć. No tu się tak nie da zrobić, że wiecie, jednym ciągiem poprowadzić, tak? Więc robimy to najprościej. Wyjście z przepustnicy, wyjście tutaj. I tak naprawdę to są dwa zakola. Dwa zakręty. I tyle. I powietrze się dostaje. Także najprościej, jak da się po prostu akurat przy tej komorze to zrobić. Są doloty, tak jak wam mówiłem, Simoty gotowe, gdzie od razu rura wychodzi i kręci się, tak? Czy ja wiem, czy jest to dobre rozwiązanie? Na pewno, no bo jednak producent dla czegoś te zaokrąglenie w rurze wprowadził. A czy nasz dolot zda egzamin? To się okaże. Zobaczymy, co świat pokaże, co hamownia pokaże, co noga i odczucia tu po hamowni pokażą. A my tu sobie dalej montujemy. A i oczywiście wiecie, hashtag no koronawirus, bo możecie zobaczyć, co się zmieniło. Wróciliśmy z Danielem, musieliśmy tak naprawdę, drodzy kochani, wspaniali widzowie, polecieć mu mój zapas części. Jak widzicie, jestem z backpackiem, a Daniel tam z tyłu niesie właśnie fajne, ciekawe narzędzia i tak dalej. Leżą jakieś doloty, leżą jakieś części, leżą jakieś FMIG-i tu, wszystkie tego. No i jest oczywiście nasz budowany wedle nas dolocik, na spokojnie, latający grzybek, tak samo też jest. Także ten zapas naszych tych sprawdziliśmy, przenieśliśmy, zobaczymy, co będzie, będziemy dalej składać, będzie uśmiech i tak dalej, ale już widzę, że kolanko będzie nie takie, jak powinno być.
Dobra. A, no, że jest równe, ale musi wejść do środka. Ciśnie się? Się zobaczy. No. Dobra, także my widzowie będziemy działać. Fajnie, że jesteście. Cieszę się, że ostatni filmik też wam się spodobał, że oglądaliście, byliście, że odcinki z Chrupka wam się podobają. Niektórzy się śmieją, no bo co ty tam zrobiłeś? Tam się nic nie poprawiło. Macie oczywiście rację, bo tak jest, ale pośmiać się trzeba. Filmy są dla was. Jak łatwo i szybko wyczyścić komorę. Myślę, że to się dla niektórych przyda, że efekt można za jakieś 20-30 zł zastosowania zrobić, tak? Nie, tam ogólnie było 50. Dobra. Także 50 zł, takie było podsumowanie. I czyszczenie komory jest naprawdę rewelacja, picuś, glancuś i tak dalej. To co, nie będziemy dużo gaworzyć, bo wy gaworzenia nie lubicie, lubicie robotę. Jak się dzieje robota, jak moc dochodzi. Także myślę, że coś niedługo też wpadnie, bo tak jak wam powiedziałem, powoli budzimy się po mojej przerwie. Więcej szczegółów wkrótce. I tyle. I tyle, 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 tyle. Nie, jeszcze nie. Łapa do góry. O, i teraz jest tyle. No. Ale fajnie to wygląda. Kurde, jak mi się to podoba. Słuchajcie widzowie, tak jak wam powiedzieliśmy, doloty, niedoloty leżą, także fajnie, że można coś rozkompletować, coś wyciągnąć, już się domyślacie, co wam to pokazuje, i coś gdzieś włożyć. Wiem, że to dziwnie brzmi, włóż, wyciągnij i tak dalej, ale słuchajcie, robicie coś takiego, robicie tak, składacie to i macie zajebisty grzybek, który ma redukcję, bo nie wiem, czy rozumiecie sens tego wydarzenia, które się tutaj teraz stało. Trzymam was w nogach, w kolanie, nie wstydźcie się tego. Dzieje się tak, no nie? Czekajcie, o, inaczej tak. Dzieje się tak i tak nie może być, no nie? A to już jest cały fajny przygotowany dolot i siądzie po prostu sobie tutaj do tej pięknej komory. Także to jest super plus tego całego przedsięwzięcia. Montujecie sobie to tak. Dobrze widać? Dobrze widać. Już nic nie widać. Pyk, pyk. Reduction wchodzi, dopinacie to. Dwa klepnięcia szczęśliwe, żeby się działo ładnie. I zobaczymy jak teraz. O kurde panie, teraz to nie wejdzie. Teraz to trzeba na wcisk to wkładać. Także reszta, część materiału dalej. Także dolot dzięki FMIG homemade, tak zwane, czyli zrobione własnoręcznie. Oczywiście, sorry, tutaj za te nasze wichry. Jesteśmy na Mazurach, a tu wiecie, że są wichry. Ogólnie rzecz biorąc tak, wszystkie rurki ładnie obrobiliśmy. Czekajcie, bo słońce na was świeci. Wszystkie rurki ładnie obrobiliśmy, ładnie to wygląda. Dolot jest spasowany ciasno. Wszystkie te złączki silikonowe właśnie trzymają się. Są dodatkowe opaski, żeby też to z jednej strony ładnie wyglądało, ale z drugiej strony przede wszystkim trzymało, bo to tu głównie chodzi. No i grzybek KKS-a daliśmy jako filtr. Zobaczymy, jak on się tam ładnie będzie sprawował. Zrobiliśmy takiego kaja po prostu własnoręcznej roboty. Na częściach tutaj ze FMIG-a gotowych, czyli nic nie spawaliśmy. Przykładowo nie mam spawarki, chcę to wykonać sam, także na takiej zasadzie lecę z metrówką, mniej więcej biorę pomiary, robię, działam i takie coś montujemy. Także tak to właśnie będzie funkcjonowało. Zobaczymy jaki jest tego efekt, a tak naprawdę kolejny odcinek to zobaczycie typowo z hamowni. Czy tak naprawdę to się opłacało? Ile złotych wyszło za jaki przyrost mocy, ile złotych zapłaciliśmy? To będzie przeliczenie po prostu, ile kosztuje jeden koń mechaniczny w EP1 w sporcie. Jaką ma wartość? Gdy kładacie dolot na czarno, a brakuje wam jeszcze złączki, a macie pomarańczową, to już macie czarno. Szybka akcja. Pierwsze odpalenie, Honda działa ogólnie, odpaliła na tym dolociku. Nie karajcie nas oczywiście za te kąty, bo tutaj inaczej się nie da. Sama Simota też produkuje tak doloty, więc myślę, że zrozumiecie ten temat. Własnoręczny dolot, tak jak od samego początku tego filmu wam właśnie mówię. Za oczywiście mniejsze pieniążki, co za czym idzie, jest jakaś tam oszczędność zachowana, tylko tak jak mówię, nie kierowaliśmy się tędy, tylko kierowaliśmy się tą drogą, że chcieliśmy po prostu zrobić coś tak naprawdę samemu. Samemu z gotowych części, wiadomo, nie każdy umie spawać, ja nie umiem, także nie pospawałbym na pewno tak pięknego dolotu z ładnymi zagięciami, zakolami i tak dalej. Pewnie też by powychodziły takie kąty, więc jest jak jest. Myślę, że na ten moment jest dobrze, na pewno dolot jest szczelny, nic nie faluje, nie mamy tu problemów. Czujnik, który też wam pokazywałem na samym początku, jest po prostu w układzie dolotowym. Tak jak był zamontowany tutaj w tej puszce, mamy kamerkę,
w tym miejscu, jak go pokazywałem, wyciągałem, to tak samo zamontowaliśmy go teraz też w tym układzie dolotowym i też będzie na pewno spełniał swoje zadanie, także zobaczymy jak z błędami, czy wszystko będzie ok, przejedziemy się, przetestujemy, to jest rzecz normalna, bo po pracy trzeba to oczywiście wszystko sprawdzić, pomierzyć, żeby było ok. Także dalsza część filmu to oczywiście wrażenia z jazdy. Zobaczymy tak naprawdę, czy coś to daje wedle tej oryginalnej wielkiej puchy, która tak naprawdę waży, szczerze, to 4 razy więcej niż ten dolot aluminiowy. Samo to. Dobra, przechodzimy dalej. Nie no, musi być słychać, co jest na zewnątrz. No. Nie ma takiego... No, bo zawsze jak jedziemy... Tak, mieliście coś takiego, no nie? Nie szarpie teraz, nie? No teraz nie, zobaczymy jak później. O kur... Co, inaczej jest? Całkowicie inaczej? Fajnie. Ole... cię ma. Pod pedałem teraz. Ty, zajebiście. Podałem czuć to, czy nie? Że ma taki zapas powietrza. No. Tak słychać, że jest tam coś, nie? No, no, no. Ty, no fajnie. 4000. Inaczej chodzi w ogóle, ty. Bardziej buczy niż z tyłu. No, no, no. Jest taki dźwięk, ale szczerze lepiej chodzi niż chodziła. Lepiej. No. I sam widziałeś. A czuć, dzisiaj... czuć, że przyspiesza lepiej według ciebie. Lepiej, lepiej bo w trójkę teraz jedziemy, no nie? Ja nie wiem. Muszę. Ale nie, tam jak ruszyliśmy. Da się karmić, nie? No nie. Ty, dobre, dobre, dobre. Warto było, co nie? Dobrze, warto, że warto. Mi zrobiłeś dobrze, dobrze. No. I nawet. Nawet teraz... na dodawaniu gazu nie szarpie, no, no nie? A też to było, i wiem, no, o co chodzi. Cieszyłbym się i bym stawiał, jakby teraz było 100 koni. Jakby teraz było 100 koni, naprawdę, powiem ci szczerze, byłbym szczęśliwy. Mega. I czuję tak, że wiesz, 100 jak 100, ale te 98,7 myślę, że jest, co nie? Tak czuję, no nie? Ale ty. Ale działa. Ładnie działa. Dobra widzowie, to my może ogólnie w samym sercu lasu zakończymy tutaj ten materiał wideo, ale nie ustawiam się tak, tylko w tle będzie Honda i będzie Daniel, który działał, właściciel właśnie tego sporta. Co zrobiliśmy otóż w tym odcinku? Wymieniliśmy dolot, możecie być tutaj trochę cięci za te kąty tego dolotu, że to są 90-tki. Trudno, niestety, tak tutaj musi być, takie jest wyjście z przepustnicy, niestety nie da się tak ładnie tego, bo sami wiecie, spawacze, tacy co spawają w nierdzewce, robią te takie nakładki, że ten dolot tak wychodzi z takim lekkim kątem, że te 90 stopni jest takie bardzo długie. Ja rozumiem, że tak powinniśmy to zrobić, ale niestety, w nierdzewce nie spawamy, a za taki dolot to myślę, że już w tysiącach by trzeba było policzyć i tyle by wyszedł. Więc tutaj homemade, powtarzam to słowo już któryś raz na tym filmiku, zrobione własnoręcznie, z części właśnie dzięki F-Meets, także też pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy Was oczywiście do korzystania. Swoją drogą, jak chcecie na przykład trochę mi pozawracać głowę, oczywiście nie zawsze jestem w stanie Wam to załatwić, to mam jakąś zniżkę na FMIG, to możecie napisać na stronie na przykład Powered by Naszów, to będę mógł coś Wam tam zamówić troszeczkę taniej. Nie są to jakieś tam nie wiadomo jakie koszty, ale dzielicie się swoją informacją, czyli adresem dostawy do Was, tak? I na przykład mówicie zamów to, bądź najpierw się wypytujecie o cenę, ile to wyjdzie u mnie na tym rabacie, ja Wam mówię jaka jest cena i mogę ewentualnie coś na Wasz adres zamówić. Także jak chcecie, to możecie napisać i zrobimy razem takie zamówienie, skontaktujemy się, podam Wam numer telefonu, będzie oczywiście wtedy szybciej się dogadać. Wracając tutaj do tego tematu, Daniel zrobił to sam, zamówił właśnie te części z FMIG-a, zamówił dolot, czyli rury aluminiowe, żeby to było lekkie przede wszystkim, zamówił kolanka, no i też w ramach tego, że składaliśmy to razem, że zgodził się na mój pomysł, bo to ja trochę tak go zwerbowałem w tą stronę, to dostał ode mnie filtr grzybka HKS-a. Myślę, że fajnie to będzie zrobione, bo to jest na razie początek. To będzie odgrodzone, to będzie zabudowane, filtr będzie
schowany tam, a stąd będzie zrobiony air duct ze zderzaka prosto na ten. Także, czyli to będzie takie pełne znaczenie, cold air intake do lotu typu Kai, zimny dolot powietrza z angielskiego. Także ja myślę, że od budowy dolotu i od tego odcinka tak naprawdę to jest tyle. Na pewno zależy mi też na hamowni, także Daniela też znowu namówię na tą hamownię. dawaj, robimy pomiar, ile to tak naprawdę dało. I wtedy wyliczymy Wam, tak jak mówiłem, stawkę, ile kosztuje jeden koń mechaniczny w tym modelu Sporta, tak? Czyli Civic EP1 D14 Z6, ile to kosztuje, żeby tego konia nam dołożyć. Ja zachęcam do suba, do łapki w górę, żeby ten materiał trochę urósł i pomógł innym, czy warto to robić, czy nie, tak naprawdę, czy można. Będziemy na pewno robić logi z tego, czyli sprawdzać, ile ma temperatury w dolocie, bo tutaj zwykłym OBD podejdziemy, ja taką kostkę OBD mam, łączę się z aplikacją i tu w Sporcie będziemy widzieć, jaka jest temperatura w dolocie, a to też jest bardzo ważne. Czekaj, no głos do Daniela przekażę. Chciałbyś coś powiedzieć ogólnie przy dzisiejszej takiej zabawie naszej? Ogólnie, że warto taki dolot sobie sprawić, bo nie są to duże koszta, a na pewno mocy coś daje, tak? Bo Daniel powiedział tak, że on czuje. Że czuję, że jest ten. To ja wam powiem tak, 2 konie, 3 konie, no tak do 5 do 6 koni raczej nie odczujecie. Więc jak on czuje, że jest lepiej i nie tylko w dźwięku, że buczy, tylko naprawdę fajnie idzie z dołu i fajną ma górę, to znaczy, że tą dychę musiał dołożyć. Także... Właśnie, jeszcze coś powiem. Nawet jakby koni nic nie doszło, to nawet dla tego samego dźwięku, tak? No. Bo jest mega. Jest mega dźwięk, tak, że widzicie, to też jest pochwała. No, no. Nie, no mega jest, mi sam się spodobało, zresztą słyszeliście moją podnietę, że tak się wyrażę, także jak najbardziej, mi się to podoba, Danielowi się to podoba, nawet tak jak mówi, dla samego dźwięku. No ale hamownia, tak jak mówię, zweryfikuje, zobaczy, mierzyliśmy seryjnego Sporta, także wiecie, że one trzymają w miarę tą serię, tak, mają tam 90 koni, tutaj lać paliwo typu 100 oktan, czy tam 98, nie ma to znaczenia, bo my tu nie przyspieszamy zapłonu, zapłonem się nie bawimy, tylko po prostu robimy samo powietrze, czyli tutaj zmiany w mieszance paliwowo-powietrznej, tak? Także tu nie ma co lać setki, to nie ma znaczenia. Ale po prostu zmierzyć, sprawdzić, bo tamten pomiar to akurat był na setce, ale to taki człowiek był trochę, wiecie, nakręcony i zrobił tak, że zalał setkę do Sporta, a to nie miało znaczenia, bo i tak wyszła czysta seria, czyli 90 koni. To tak jak mówię, tutaj będzie pewnie zmierzone na 9,5, na tym, co się jeździ normalnie. I po prostu zobaczymy, co ten dolot da. Ja myślę, że pewnie Daniel będzie zadowolony, jak jeszcze zobaczy konie, ale mówi, że już jest. Już jego Honda się wściekła. Już jego Honda się wściekła, jest taka, wiecie, agresywna. Dobra, także my serdecznie pozdrawiamy. Życzymy Wam oczywiście też udanych modyfikacji. Działajcie, oglądajcie inne filmy. Polecamy oczywiście też ze Stanów tam trochę chłopaków podejrzeć, bo fajne są tematy właśnie odnośnie dolotów. A my co zrobiliśmy, to zrobiliśmy. Zobaczymy, co będzie oczywiście dalej. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. You can.